Na rynku trwa obecnie korekta, a taka korekta dla długoterminowego inwestora jest najlepszą okazją do inwestowania. Również dla traderów ten okres jest ciekawy, bo na rynku istnieje taka tendencja, że jeśli podczas spadków na szerokim rynku jakieś pojedyncze spółki dobrze się trzymają, to one często po zakończeniu się korekty na rynku rosną jeszcze bardziej. Dlatego w dzisiejszym odcinku chcemy sprawdzić najsilniejsze polskie spółki z minionych 12 miesięcy i w ten sposób wyznaczyć poziomy do trading planu. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam Was na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel, ja jestem Patryk. Dzisiejszy odcinek dotyczyć będzie krótkich zakresów czasowych, bo mowa o tradingu pozycyjnym na góra kilka tygodni. Przy tradingu niezbędne jest wyznaczenie sobie kilku scenariuszy, aby w oparciu o nie prowadzić później swoje pozycje. I w tym celu na wstępie powinniśmy sprawdzić ogólną kondycję szerokiego rynku. W momencie, kiedy przygotowujemy ten materiał, WIG właśnie przebił wsparcie, co w analizie technicznej oznacza słabnącą sytuację rynku. Kto ogląda nasze filmy na bieżąco, ten też powinien z obecną sytuacją na rynku być na bieżąco. My zarządzamy pozycjami w oparciu o price action, czyli w oparciu o wierzchołki, na które cena reagowała wcześniej. Jakie to są poziomy, to widzicie na tym wykresie, zaznaczone są tymi polami. Po przebiciu 83 tysięcy punktów, kolejny poziom obrony znajdziemy w okolicach 79 tysięcy punktów i ten poziom służy jako orientacja pod dalsze prowadzenie pozycji. Jeśli ten poziom zostanie przebity, a wybrane przez nas akcje wykażą się siłą, wtedy będzie to dobry sygnał na pozostanie w tych spółkach, ponieważ tym sposobem rośnie prawdopodobieństwo wzrostu po zakończeniu się korekty. Przeciwnie będzie w przypadku, gdy na szerokim rynku już wrócą wzrosty, a nasze wybrane akcje będą dalej spadać. Wtedy warto będzie rozważyć wyjście z pozycji i relokację pozycji tradingowych do silniejszych spółek. Więc żeby nie przedłużać, przejdźmy od razu do najciekawszej części, czyli do pojedynczych akcji. I wszystkie wykresy, jakie zobaczycie w tym materiale, w tym odcinku dzisiaj, pochodzą z platformy tradingowej od CMC Markets, o którym niedawno przygotowaliśmy też recenzję, opisaliśmy ich ofertę. Jeśli Was to interesuje, znajdziecie to w opisie tego filmu. Najsilniejszą spółką z minionych 12 miesięcy była spółka CCC. Ona w ujęciu rocznym wzrosła o lekko ponad 130%. W całym zestawieniu tych najsilniejszych spółek uwzględniam oczywiście tylko te z kapitalizacją przekraczającą około 2 miliardy złotych, ponieważ nie chcę tradować na spółkach, których płynność może mi utrudnić wyjście z pozycji, albo gdyby to ruszyło zbyt mocno rynkiem. Kapitalizacja CCC sięga prawie 8 miliardów złotych i średni dzienny obrót akcjami w ostatnich miesiącach wart jest kilkadziesiąt milionów złotych. Czyli operując nawet kilkoma set tysiącami złotych, nie musimy się obawiać o to, że nasze zlecenie ruszy rynkiem, co mogłoby w takim przypadku utrudnić otrzymanie atrakcyjnej ceny zakupu. Technicznie patrząc, CCC w maju z luką wybiła nowe szczyty, rosnąc tamtego dnia prawie 24%. Od tamtego czasu luka ta nie była w żadnym stopniu naruszona, ale teraz cena akcji się do tego poziomu zbliżyła, co oznacza, że być może niebawem zostanie wypełniona. Tę lukę zaznaczyłem prostokątem z przerywaną linią i zważywszy na to, że szeroki rynek właśnie przebił wsparcie, a CCC utrzymuje się powyżej wsparcia, tworzy je właśnie ta wspomniana luka, akcje w tym ujęciu mogą być interesujące do tradingu. Wykorzystalibyśmy okresową słabość i spekulowalibyśmy na większe wzrosty w momencie, kiedy na szerokim rynku korekta się zakończy. Kolejne strefy wsparcia to okolice 74 do 76 zł za akcję. Na wykresie to jest to niższe pole i następne wsparcie wyznaczyłbym przy cenie 65 do 67 zł. Przy ciasnym zarządzaniu pozycją pierwsze wsparcie, czyli wspomniana luka cenowa, może służyć jako zabezpieczenie przed głębszymi spadkami, gdzie zlecenie stop lossu ustawiamy tuż poniżej tego poziomu. Druga spółka z dobrą 12-miesięczną historią to jest Xtrade Brokers, czyli XTB, i techniczna sytuacja tej firmy wygląda słabiej, bo cena akcji przebiła poziom wsparcia wcześniej niż szeroki rynek. Ponadto trudno będzie tu wyznaczyć na podstawie reakcji na wierzchołki kolejne niższe wsparcie i w związku z tym
tej spółki, te akcje w tej chwili według tej strategii nie są dla nas interesujące do zakupu, dlatego pomijamy to i przechodzimy od razu do kolejnego przykładu, bo nie chodzi o to, żeby patrzeć na wykres i na siłę się czegoś doszukiwać, tak? Więc przechodzimy do trzeciej spółki i dzisiaj trzecią spółką będzie Benefit Systems. Akcje tej firmy wykazały już wcześniej większą słabość w stosunku do szerokiego rynku, bo wsparcie przy cenie około 2700 zł zostało pokonane znacznie wcześniej niż wsparcie na szerokim indeksie. Mimo to aktualnie kurs zbliżył się już do kolejnej strefy wsparcia i ono utrzymało na spółce cenę, a to mimo tego, że szeroki rynek ostatnio spadał. Więc może to być pierwszy sygnał nadchodzącej siły i dla osób chcących spekulować pod taki scenariusz, aktualna cena ze stop lossem poniżej 2400 zł może być interesującym poziomem do zakupu. Docelowy poziom wzrostów wyznaczyłbym za to przy okolicach dotychczasowych historycznych szczytów, bo ogólny trend wzrostowy ceny akcji do czasu utrzymania się powyżej 1800 zł pozostaje wzrostowy i to nawet mimo okresowej słabości. Czwarta spółka, która ma za sobą dobre 12 miesięcy, to Budimex i ona w ujęciu rocznym wzrosła o ponad 40%. Technicznie ta spółka razem z szerokim rynkiem przebiła wsparcie, gdzie kolejny poziom obrony znajdziemy dopiero w okolicach 500 zł. Jeśli policzymy głębokość spadku w te okolice, to wyjdzie nam, że mamy ryzyko spadku o lekko ponad 20% i to przy jednoczesnym potencjale wzrostowym równym około 20%. Dlatego stosunek ryzyka do potencjalnego zysku wynosi 1 do 1, a to czyni ten trade mało atrakcyjnym. Tym bardziej, że spółka podąża za szerokim rynkiem, pokonując wsparcie w tym samym czasie i jeśli spadki będą kontynuowane, to również i Budimex raczej cofnie głębiej. I ostatnia na to szybkie dzisiejsze zestawienie spółka to będzie Alior Bank. Akcje tej firmy w ostatnich 12 miesiącach wzrosły o prawie 70% i aktualnie w ujęciu technicznym prezentuje się najmocniej, bo ta spółka w porównaniu do poprzednich z dzisiaj od lokalnego dołka ostatniej korekty oddalona jest najdalej. Można to więc próbować wykorzystać spekulując na utrzymanie się tej przewagi w stosunku do rynku. Aktualnie najbliższe wsparcie znajdziemy przy cenie około 90 zł. Kolejny niższy poziom obrony to cena tuż poniżej 80 zł i w zależności od dalszego rozwoju wydarzeń i stosunku siły akcji w relacji do szerokiego rynku, te poziomy wykorzystałbym do zarządzania ryzykiem. Więc to był taki krótki wgląd w najsilniejsze ostatnio spółki, ostatnio znaczy z ostatniego roku z polskiego parkietu i nasza interpretacja wykresów pod trade. Dajcie nam znać, proszę, czy chcielibyście tego rodzaju odcinki częściej u nas na tym kanale. Wszystkie wykresy, które w dzisiejszym odcinku widzieliście, pochodzą z platformy tradingowej od CMC Markets. Przy wyznaczaniu potencjalnych poziomów zwrotnych orientowałem się po wierzchołkach trendu. Jeśli w czytaniu wykresów w ten lub w podobny sposób nie macie jeszcze wprawy, to na tej platformie możecie ten proces zautomatyzować, bo na dole wykresu po prostu zaznaczacie, jakiego rodzaju formacje cenowe Was interesują. Ponadto ta platforma ma wbudowany skaner techniczny, czyli narzędzie, którego w większości programów do analizy wykresów po prostu nie ma. Ten skaner pokaże Wam, jakiego rodzaju formacja się właśnie na wykresie niedawno ukształtowała, a to można wykorzystać do odpowiedniego pozycjonowania się. Możecie też wybrać formacje, które są w trakcie powstawania i tym samym próbować rozegrać konkretny walor, gdzie po wybiciu wykorzystacie moment wejścia wcześniej. Dla początkujących osób takie narzędzie może być świetnym rozwiązaniem do aktywnego uczenia się czytania wykresów. Link do strony brokera CMC Market zostawię w przypiętym komentarzu i też po prostu w opisie pod tym odcinkiem. A osobom chcącym dokształcić się w temacie czytania wykresów świecowych polecam obejrzeć ten materiał.